inicjatywa liceum odnoszącym się do wszystkich uchwalonych we Wrocławiu. Jedno z dwóch najważniejszych zawołań właśnie siostry uchwalonych, czyli Serbia. Służę, misjemy, razem. Pomysł zrodził się z potrzeby poczucia się wspólnotą, nie tylko w obrębie jednej szkoły, ale także całego środowiska polskich licealistów urszulańskich. Zaprosiliśmy do Wrocławia uczniów z Poznania i z Rybnika i chcemy wspólnie pod hasłem muzyka, misjemy muzyka, muzyka, która też sama w sobie jest nośnikiem jedności, muzyka łączy. Projekt jest też organizowany po to, żebyśmy my jako wspólnoty urszulańskie mogli się razem wspólnie spotkać nie tylko w celach naukowych, czyli nie tylko na lekcjach, ale też w takich luźniejszych spotkaniach, rozmowach, żeby po prostu ze sobą pobyć. Interesuję się muzyką i myślę, że to spotkanie może być dla mnie dużą okazją do tego, żeby poznać wiele ciekawych osób, spotkać się z profesjonalistami i rozwinąć się w kierunku muzycznym. Muzyka daje pewną przestrzeń do bycia razem. Będziemy tą wspólnotę budować. To razem, które jest ważne dla nas. Poza takim wspólnym byciem, także chcemy, żeby to spotkanie było na wysokim poziomie, dlatego zatrudniamy czy zapraszamy do współpracy zawodowców, warsztat gospel, warsztat wokalny. Prowadzić będzie bardzo znana i ceniona wrocławska wokalistka, dyrygentka Anna Maria Mbajo, która bardzo po przyjacielsku zgodziła się pomóc nam stworzyć tę wspólnotę. Podczas śpiewu za przyczyną śpiewu, za przyczyną też jakiegoś uwielbienia, bo muzyka gospel jest skierowana do Boga. Nasi uczniowie, uczniowie z Poznania, uczniowie z Rybnika wspólnie po wcześniejszym zadzierzgnięciu bliższych relacji przez jakieś integracyjne spotkania, zabawy, prezentacje wzajemne będą mieli szansę poczuć też tego ducha wspólnoty właśnie w tym warsztacie. Serdecznie zapraszamy i polecamy to wydarzenie, bo wydaje nam się, że będzie to bardzo dobry czas.